Im bliżej wejścia w życie pierwszych regulacji Bazylei III, tym coraz wyraźnie zaczyna zmieniać się struktura polskiego rynku finansowego, choć na pewno nie dzieje się to nagle, zauważa Andrzej Kopryski. W tej chwili widzimy już, że największe polskie przedsiębiorstwa dość poważnie myślą o zdywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania finansowania. I tutaj obligacje są dość dobrym instrumentem, dlatego że pozwalają uniezależnić się częściowo od sektora bankowego, jak również wydłużyć zapadalność instrumentów. Dla Sławomira Jędrzejczyka, wiceprezesa zarządu PKN Orlen, spółki, która wprowadziła w tym roku na rynek Catalyst obligacje wartości miliarda złotych, lista priorytetów brzmi tak. Naszym podstawowym celem jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Do tej pory jesteśmy przede wszystkim związani z sektorem bankowym, ale widząc, co się dzieje w obszarze regulacji w Unii Europejskiej, chcemy zdywersyfikować to finansowanie, stąd też pomysł, żeby wyjść z emisją obligacji i dotrzeć do innych inwestorów typu fundusze emerytalne. Czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych? Ale przede wszystkim liczy się jedno. Dłuższy horyzont emisji takich obligacji, gdyż obligacje mamy 7-letnie, to jest naprawdę długi horyzont, podczas gdy finansowanie bankowe z reguły kończy się na okresie do 5 lat. Mówi się o tym często w kontekście Bazylei III z uwagi na wymogi płynnościowe i regulacyjne, które będą nakładane na banki, które wskazują na to, że zarówno możliwość, jak i koszt pozyskania tego finansowania od banków będzie z jednej strony nieco trudniejszy, a z drugiej strony koszt będzie wyższy. Dlatego obligacje mogą być alternatywnym źródłem finansowania dla korporacji, ale musimy też pamiętać, że nie wszyscy będą mogli sięgnąć po tego typu źródło finansowania. Jaki tu zatem może czekać na scenariusz? Tutaj w pewnym okresie może się zarysować różnica okresów finansowania i być może tak jak przykładem Stanów Zjednoczonych, gdzie rynek obligacji korporacyjnych jest bardzo dobrze rozwinięte, ale właśnie tego średnio lub długoterminowego finansowania. Banki nadal będą bardzo aktywne w takim finansowaniu obrotowym, wspierającym w różnych innych instrumentach niż tylko kredyt dla wszelkich korporacji. To jest istotna sprawa, bo właśnie dochody z takiej klasycznej działalności zapewniają polskim bankom istotną część przychodów. Oprócz tego także same. Będą występowały o kapitał w postaci instrumentów dłużnych sprzedawanych na rynku kapitałowym. Z tym również związane będą elementy, które będą powodować wyższe koszty finansowania w obecnych warunkach rynkowych. Zauważa Wojciech Kwaśniak, ale nie tylko tu może się pojawić silniejsza konkurencja i presja na wzrost kosztów finansowych. Zastanawiamy się nad kolejnymi emisjami, szczególnie emisją detaliczną, która byłaby skierowana już do chociażby naszych kierowców, po to, żeby mogli również inwestować w PKN Orlen, nie tylko w postaci inwestycji w akcje, ale również w nasze obligacje. Ja myślę, że to będzie zdrowa konkurencja, jeśli się pojawi. Na razie jest to ułamek środków zgromadzonych w obligacjach, natomiast jeśli będzie tego więcej, będzie to zdrowa konkurencja, coś, co w jakiś sposób znormalizuje rynek. Dla inwestorów, dla osób indywidualnych, dla inwestorów indywidualnych pozwoli to wybrać instrumenty w wielu przypadkach ciekawsze niż tradycyjne depozyty bankowe, coś, co pozwoli zainwestować środki. Oczywiście można wskazywać, że depozyty bankowe w przeciwieństwie do obligacji korporacyjnych mają przewagę w postaci ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale to być może nie zrównoważy w oczach klientów ich konkurencyjnego oprocentowania. Co zatem pozostaje? Albo włączyć papiery korporacyjne do zwykłej oferty bankowej, albo szukać nowego modelu bankowości detalicznej.